Marysiu, co chciałabyś od Mikołaja pod choinkę? Zabawkę Felbi. Nowy. Jak Kasia była grzeczna, czy nie była grzeczna? Grzeczna byłam, tylko trochę broniłam, a trochę nie. No, trochę się kłócę czasem z bratem, a on ze mną. To powiedz, co byś chciała dostać pod choinkę od Mikołaja? Gry na konsolę. Gry na konsolę? A jaką grę? Dziewczęcą. A grzeczny byłeś, powiedz? Tak. O, to jak był grzeczny, to już pół drogi do sukcesu. No i będziemy tam z elfami kombinować coś. Mamy do pomocy elfy, są też inne śnieżynki, więc wszyscy staramy się jak najbardziej, żeby znaleźć prezenty. A o czym może twój braciszek? No, jeszcze nie napisał listu i nie wie. Tylko, że tak, no to nie chce chyba prezentu. Chcę, żeby Mikołaj sam wybrał. Tak też można, ale tak też Mikołaj skarpety przynosi takim niezdecydowanym. Bo jest po prostu tam moja żona szyje, bo ja co roku też dostaję skarpety pod choinkę. Ja już nie mam co z nimi robić, to tam dzieciom rozdaję. Takim niezdecydowanym. To przekaż bratu, że czym prędzej musi napisać list, bo dostanie skarpetki. Aha, dobrze, przekażę. O co prosimy? O to, żeby wszyscy byli dla siebie nawzajem życzliwi, myślę. O, chyba myślę, że to jest najważniejsze. Tak, o spędzenie świąt, spokojnie spokojnie z rodziną, na pewno z przyjaciółmi. To jest, myślę, że najważniejsze. Czy Mikołaj spełnia takie życzenia? No takie życzenia spełnia najchętniej. To nie są egoistyczne jakieś tam zabawki, laptopy, tablety. Coś dla innych. Wspaniałe życzenia. Mikołaj chętnie je spełni. Mikołaj jedzie samochodem, bo się zgubił saneczkę, nową pogodę. Uha, tra la la, co to za Mikołaj? Uha, tra la la. Co to za Mikołaj?